Witam serdecznie. Niedawno mój znajomy, człowiek religijny i znawca pism, zwrócił moją uwagę na to, że już w bardzo dawnych czasach ludzie mieli tego typu przemyślenia, które prowadziły ich do przywracania równowagi w świecie i dochodzenia. Sprawiedliwości. Bodaj w księdze Kaznodzii albo kochaleta napisane jest, że niegodziwy rozkwita mimo swojej niegodziwości, co staje się powodem frustracji dla sprawiedliwego. Mogę się mylić, to może być nie księga Kochaleta, tylko księga przypowieści Salomona. W każdym razie następują one jedna po drugiej. No cóż, mamy do czynienia nie tyle z usprawiedliwieniem poszukiwania sprawiedliwości, czyli tak naprawdę bardzo często zemsty, co ze stwierdzeniem faktu. Rzeczywiście bardzo wielu ludzi, którzy po prostu obserwują rzeczywistość, frustruje fakt, że niegodziwy rozkwita. To znaczy, ten, o kim wiemy, że postępuje podle, robisz findle, czy ma na sumieniu większe, nie daj Bóg, albo mniejsze niegodziwości, ma się bardzo dobrze. I cóż teraz? No właśnie, i teraz zakończyliśmy mówienie o faktach, a zaczynamy mówić o Stosunku do tych faktów. Czyli teraz już przechodzimy od Biblii do transurfingu. Stosunek do faktów. Możemy rzeczywiście się frustrować tym, że ludzie, o których wiemy, że naszym zdaniem są źli, albo że obiektywnie robią rzeczy, które są faktycznie niegodziwe. Możemy dojść do wniosku, że to jest zwyczajnie niesprawiedliwe. Tylko, że kolejne pytanie brzmi i co z tego? To znaczy, co wynika z tego dla mnie? Gdybyśmy byli przedszkolakami, mieli 4-5 lat, moglibyśmy powiedzieć: Aha, to jest powód albo usprawiedliwienie dla mnie, żebym też postępował źle. Dlaczego? Miałoby mi się dziać niedobrze, mimo że postępuje źle, skoro tamten człowiek, który źle robi, ma się bardzo dobrze. Tylko, że nie mamy 3-4 lat. Nie jestem tego absolutnie pewien, dlatego że zaznaczam w moich materiałach, że nie są one przeznaczone dla dzieci. Tak więc, stosunek do sprawy. Co z tego dla mnie wynika, że ktoś niegodziwy ma się dobrze? Co mnie to tak naprawdę obchodzi? No cóż, powstaje chęć przywrócenia sprawiedliwości. Czyli co tak naprawdę? Czy nie to, że przeszkadza mi fakt, że temu człowiekowi dzieje się dobrze? A jeśli przeszkadza mi że dzieje mu się dobrze i myślę, że sprawiedliwiej byłoby, gdyby działo mu się źle, to czy nie życzę mu źle? A jak życzę mu źle, to konkretnie czego mu życzę? Czyli o jakich rzeczach myślę? Czyli jakie wibracje wysyłam, jak bumerang do wszechświata, który jest. Dualnym zwierciadłem, i odbije mi to samo. Wiecie, niektórzy mówią, że istnieje karma, że to, co komuś tam życzysz czy zrobisz, to do ciebie wróci. Tak naprawdę po prostu wraca do ciebie energia, którą wyrzucasz od siebie, emitujesz, ona się odbija od lustra i do ciebie wraca. Myślisz o swoim dobrym życiu, myślisz o tym, kim chcesz być, co chcesz mieć, co chcesz robić. I ta energia do ciebie wraca i masz to w życiu, ale jeżeli myślisz o tym, że twojemu sąsiadowi, który jest szują, powinno dziać się źle, i nawet bardzo dobrze wiesz jak źle, i nawet świetnie wiesz, co powinno mu się przydarzyć, no to co wysyłasz do wszechświata, do lustra? Co wtedy się dzieje i co do ciebie wraca? A potem, czy przypadkiem nie dziwimy się, że Mamy w swoim życiu my, tacy zacni, cudowni, wspaniali, czyści, pachnący jak kwiatki na łące. Mamy w swoim życiu rzeczy, których nie chcemy. No, nie całkiem nie chcemy. My nie chcemy tych rzeczy dla siebie, ale dla tego sąsiada to jak najbardziej. No i bumerang rzucony do kogo ma wrócić? Do nas. Czy to ma jakikolwiek sens? Zastanawiać się, a dlaczego ktoś, a dlaczego komuś. Przecież my zajmujemy się sobą, swoim życiem i chcemy, żeby było dobrze nami, naszej rodzinie. Co nas obchodzi, że ktoś. Zobaczcie, że przywracanie sprawiedliwości i takie. Domaganie się równowagi może nie do końca równoważyć nasze życie. Przecież w transerfingu, jedną z głównych zasad, które dają nam poczucie bezpieczeństwa, jest zasada: mój wszechświat troszczy się o mnie, bo jest mądrzejszy, bo jest starszy, bo jest większy, bo zostały już dawno ustalone pewne. Reguły i mechanizmy, po prostu. A tymczasem ja biorę w swoje ręce sprawy i dochodzę do wniosku, że wszechświat niezbyt dobrze troszczy się sam o siebie. Muszę mu pomóc, muszę przywrócić sprawiedliwość, muszę doprowadzić do porządku tę sprawę. I efekt jest taki, że zajmuję się nie własnym życiem, nie sobą, nie swoim szczęściem, tylko zaczynam żyć cudzym życiem, bo interesuje mnie, co tam i dlaczego i jak dzieje się u kogoś, a nie u mnie. Owszem, to może dotyczyć człowieka, który zrobił nam krzywdę, który wyrządził nam jakąś szkodę, i tym bardziej boli. Fakt, że dzieje mu się dobrze. A ten materiał robię, żeby był jasny, dlatego że spłynęło do mnie dość wiele pytań dotyczących właśnie, jak to jest. No, to jest właśnie tak, że każdy, kto jest w stanie wygenerować zamiar, zwłaszcza zamiar zewnętrzny, osiąga cel. I nie musi być tutaj orłem transurfingu. po prostu tak się dzieje. Ludzie, którzy nie znają instrukcji obsługi pralki albo jakiegokolwiek innego sprzętu, potrafią go obsługiwać, bo intuicyjnie wiedzą, że trzeba wrzucić tam jakieś dzianiny czy inne ochędustwo, przycisnąć guzik i uruchomić sprzęt. I tacy ludzie, niezależnie od tego, czy są dobrzy, czy źli, czy mają rozległą wiedzę, czy ślęczeli nad instrukcją nie wiadomo jak długo, czy nie, wyjmują po jakimś czasie czyściutkie, pachnące pranie. Tak też jest z ludźmi, którzy nam mogą wydawać się niezbyt godni tego, żeby cieszyć się dobrym życiem. Oni intuicyjnie wiedzą, co zrobić, żeby tak właśnie było. Tylko znowu. I co to nas obchodzi? Ktoś może powiedzieć: No tak, ale trzeba coś zrobić z nimi, bo w przeciwnym razie będą w dalszym ciągu szkodzić innym. Owszem, jak najbardziej. W związku z tym można zaoferować tym innym wiedzę o tym, że dana osoba tak postępuje. Jeżeli uznamy to za stosowne, ale życzenie komuś zła, denerwowanie się, frustrowanie tym, że komuś jest dobrze, jest po prostu niebezpieczne dla nas samych, bo to szkodzi po prostu nam. I to oczywiście ma drugą stronę medalu i bardzo pozytywne skutki, bo. Z tej zasady wynika, że jeżeli ktoś nam życzy czegoś złego, jeżeli ktoś nas nie lubi, chce, żeby nam było źle, no to szkodzi nie nam, a sobie. W związku z czym nie ma sensu też denerwować się i martwić tym, że i Ksiński czy i Grekowska nas nie lubi, bo życzy nam źle i może rzucić na nas klątwę może rzucić klątwę co najwyżej na siebie, czyli wysłać do dualnego zwierciadła Wszechświata energię, która do niej wróci albo do niego. Życzę serdecznie wysyłania wyłącznie pozytywnych wibracji i dobrego życia. I nie dochodźmy sprawiedliwości. Wszechświat lepiej wie od nas, co jest dobre. Również dla nas. I dlatego właśnie pamiętajmy, że wszechświat o nas się troszczy i niech to dodaje nam otuchy. Mnie dodaj.